Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów. Wracamy do was z kolejnymi superowymi testami nowego sezonu. Mit czwarty to mój ulubiony z tego rozdziału. Zanim jednak zaczniemy, to oto zwycięzcy konkursu na karnety bojowe. Jeśli ty też chciałbyś się tutaj pojawić, to mamy coś dla ciebie. Pod tym filmikiem organizujemy konkurs na kolejne 3 karnety bojowe. Aby wziąć udział w konkursie na karnety bojowe, trzeba w tym momencie zostawić łapkę w górę, komentarz ze swoją nazwą w grze oraz suba na kanale moim i na kanale Holma. Link do kanału Holma macie w opisie. Na początku chciałbym jeszcze bardzo podziękować Epic Games za ich wsparcie w postaci hodowców na karnety dla was. Okej, gotowi? Zaczynajmy. Pierwszy mit na dzisiaj brzmi następująco. Czy da się zrobić Rocket Ride'a na leczeniu? Holm, ustaw się proszę na tych drzwiach i zobaczymy sobie, czy to da się zrobić. Oj, uważaj. Najpierw duża pota. Ja myślę, że się da. No bo ze wszystkim no się wszystkim. Dało. O, da się, da się, bo mnie zabrało. Już wiem, że da się, Erdys. To było trochę słabe, ale czekajcie, może da się lepiej. Może da się lepiej, uwaga. Jest! Da się, a nie. What? U mnie poleciałeś, ale się wróciłeś. Dziwne to no było. No tak, to jest dowód, że się da, tylko po prostu musisz teraz dobrze wcelować. No, dajesz, dajesz, dajesz. Jest! O, nie, no, nie, 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 nie. Też nie? No jak to nie? Ale to tak, wiesz, nie do końca. No jak wracasz? Znowu nie. Jak bumerang. Teraz ty stań. Rzucamy i... No! 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 Jest! Poleciałem! Jest! Jest! Się. Tak, da się, da się, da się. Tylko trzeba być mega precyzyjnym. Au! Na leczeniu da się zrobić Rocket Ride'a. A czy taki Rocket Ride uratuje nas od obrażeń, od upadku? To by nadało leczeniu kompletnie nowe zastosowanie w Fortnite. Dobra, Erdy, sprawdźmy teraz, czy leczenie może nas uleczyć, a raczej uratować od upadku. Jak myślisz? Zrzucaj się teraz najwyższej wysokości, jaką możemy osiągnąć. Myślę, że przeżyję, wiesz? No damy, próbujemy. Myślałem, że poleciałeś za pierwszym razem. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No, lecisz? Hop. Jest, poleciałem. Okay, yes! Uwaga, uwaga, poleciałem. Lecę i przeżyłem. Przeżyłem. Nice. Prawie uderzyłem w parasol, słuchaj, a parasol? Tak, ratuję, ale na szczęście uderzyłem tutaj w krzesełko. Szwagier mnie uratował. Bohaterski szwagier. Bohaterski szwagier, tak. Co? To normalnie bym padł. O! Dokładnie tak. Kolejny mit na dzisiaj to, czy można przerobić mityczne bronie? Na przykład mitycznego kałacha Naskara lub na odwrót? Sprawdźmy to. Okej, mam już gotowe 2 mityczne bronie. Mitycznego Skara oraz mitycznego kałacha, którego trzyma Holm. Zobaczymy sobie, czy możemy przerobić mitycznego Skara na mitycznego kałacha i na odwrót. Okej. Okay. I uwaga, tego przedmiotu nie można ulepszyć, okej. Okay. Czyli nie, nie da się. A szkoda. Czwarty mit na dzisiaj to jeden z naszych ulubionych. Sprawdzimy, co się stanie, gdy pomagier zrobi Rocket Ride'a. Czy zeskoczy z rakiety, a może na niej zostanie? Jesteśmy gotowi na wyzwanie. Mamy lunchpada, a nawet 2 lunchpady. Mamy RPG, ziomka, a nawet 2 RPG i mamy ziomka. I skacze. Dlaczego się nie postawiło? Halo? Czekaj, czekaj. Gotowy? Czekaj, wiesz co? Leci. O, poleciał. Cholera, okej. Okay. Leci, leci. Dawaj. Jak to zrobić? Okej, okay, uwaga, uwaga, uwaga. No. O, jest, poleciał tam, poleciał tam. Rakiecie. Ty, stoi na to. Nie zeskoczył, nie zeskoczył. Leci dalej, patrz. To jest prawdziwy Rocket Rider. Ej, myślałem, że spadnie. What? Oj, padł. Padł do rakiety. Ale kozackie to było. Pierwszy bot, który poleciał na Księżyc. Prawda. Pierwszy bot, który poleciał na rakiecie chyba na świecie nawet, no nie wiem. Jestem ciekaw, czy ktoś to zrobił już. Myślę, że nie. To było niezłe. Jak już o pomagierach mowa, to następny mit też jest o nich. Czy w przebraniu pomagiera można robić wbudowane emotki? Jestem bardzo ciekaw, czy to się da zrobić, ponieważ jeśli tą emotkę da się zrobić jako pomagier, to jego głowa będzie się kręcić w ten sposób. Jezus. To byłoby niezłe, więc zobaczmy. Nie wiem, przybieraj się. Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, uwaga. Dawaj. Otwieram koło emotek i czy to jest? Jest! Patrz! O nie. Jest! Jest! No widziałeś bez to? Bez jaj. Jest! Uuu, to jest obrzydliwe. Ale zobacz na jego nogi jeszcze, nie tylko na głowę, ale spójrz na nogi jego, co się z nimi dzieje. Patrz, jak się trzęsą. Piękne. Skurcz. Czyli skurcz tak, da się robić budowane emotki, ale to jest super. To jest troszeczkę obrzydliwe w tym przypadku, okropne, ale... No fajnie, że się da, fajnie, fajnie, okej. Okay. Teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy ktoś nas powali podczas używania sekretnego przejścia. Do tego mitu zaprosiliśmy naszego widza, Nebu. Nebu Maloa,
Holm ma M-kę i na mój znak Nebu, ty wskakuj do przejścia, a Holm strzelaj, okej? Mhm. No, niech będzie. Na go. Uwaga. 3, 4, go. A czekaj, a co jak wskoczy już? Okej, go. Czyli po prostu wyskakuje. To samo. Go. Tak, czyli wyskakujemy. Siódmy mit na dzisiaj brzmi następująco. Czy możemy użyć karty do sejfu na sejfie z innej miejscówki? Mamy przy sobie dwie karty. Jedna karta jest do skarbca w jachcie, a druga do skarbca w rekinie. Zobaczymy sobie, czy możemy tych kart użyć w agencji. Ja myślę, że nie, a ty, Holm? Jest bardzo duża szansa, że można, aczkolwiek myślę, że nie. Okej, uwaga. Da się. A, nie. O, sprytnie. Odmowa dostępu, okej. Bardzo fajne. Nie da się. Lecimy dalej, dosłownie. Kolejny mit to pytanie. Co się stanie, gdy rzucimy wabika na lunchpada? Masz może przy sobie lunchpada? No jasne, proszę. O, to super. O, cholera. A co ja mam? Wabiki? No to rzucam idealnie. Rzucam wabika teraz na lunchpada. Leć! Uwaga. Poleciał. Jaką ma lotnię? Gdzie on jest? Ma taką samą lotnię, co ty! Ma taką samą lotnię. Okej, uwaga. I też ma rakietę, ale fajne. I nawet tam coś tam, o, nawet jakoś się zobacz, jakieś manewry robi. Jakiś, jak wleciał. Co ty robisz? Ej! Nie spodobało mu się. Pora na już dziewiąty mit. Sprawdzimy, co się stanie, gdy rakieta zderzy się z lecącym leczeniem. Ernest, gdzie ty w ogóle celujesz, powiedz mi? No, w słońce. Ale to nie celuj w słońce, tylko sprawdzimy teraz, co się stanie, czy w ogóle coś się stanie, jak rzucę teraz leczeniem w twoją rakietę, która będzie leciała. Pewnie nie, ale spróbujmy. 3, 4. Będę miał cię. Oj, idealnie trafiłem. Hej! What? One się odbijają po prostu. Odbiła się, no. Rakieta nie wybucha na leczeniu, ale się leczenie odbija. Okej. Tak, odbija się. Trafiłeś. Jakie fajne, okej. Teraz sprawdzimy, czy złota broń dotknięta przez Midasa pozostaje złotą po przerobieniu lub ulepszeniu. Dla tych, co nie wiedzą, to każda broń, której dotknie się skin Midas, zamienia się w złoto. Okej, Holm, trzymaj moje złote bronie. Zobaczymy sobie, czy ulepszone bronie dalej będą złote po moim dotyku Midasa. Ulepsz Mkę. Ulepszam, o Jezu, i jak długo. Uwaga, czy dalej będzie złota? To dalej będzie Mka, to nie będzie skarb. Poczekajmy. Nie ma. Znika złoto, okej. Odczarowałem. To teraz ją przerób, okej? Dobra. Nakałachaj, zobaczymy. Co się stanie? Wydaje mi się, że też. To samo chyba, no. To samo się stanie. Czyli złoto zniknie. I zniknęło. A, szkoda. Fajny mit. Złoto to jest jakiś szajs, a nie złoto. Okej, dalej. Czy C4 można przylepić do pudełek? I my o tym dobrze wiemy. Mam. Okej, oblep jest z tyłu, tak? Z tyłu mnie oblep. Okej, jest. Działa. Masz. Jedno nie działa. Na mój znak, odpalaj. Dobra, jestem obok typka. Odpalaj! Jest! Udało się! Jak wyparował, zobacz! Zniknął, po prostu usunąłeś go z gry! Uwaga, strona pada, pudełko. Oblepnie. I dawaj. I na mój sygnał, Hon. Nic nie widzę. Jak to nic nie widzisz? Dobra, na mój znak, Hon. Okej. Tak! To będzie piękne. Dawaj teraz! Jest! Dostał się? Dostali? Ale damage'a im sypło! Na hita jest! Nice! Jest, spadli! O, no, trochę tego jest. O, nice! Ale sobie ten... Tutaj dosłownie tam, gdzie się chowaliśmy, idź tam. Idę, tylko nie mogę, szybko nie mogę biec. Gotowy? Tak. Uf, kiedy? Teraz! Poszło, dostał! Dostał? Zabijam! Pudełko jeszcze miałem przez chwilę nawet. Leży! Na koniec chcielibyśmy pierwszy i ostatni raz odpowiedzieć na pytanie. Co się stanie, gdy ktoś zniszczy sekretne przejście, przez które przechodzimy? Słuchajcie, wszystkie sekretne przejścia są niezniszczalne. Nie ma sposobu na pozbycie się ich z wyspy. Twórcy bardzo dobrze je przygotowali na wszelkie próby zniszczenia ich. I to tyle.